Dziesiątki zniczy, kwiatów i pluszaków pojawiły się pod jednym z budynków w Zollingen. Ludzie czuwali na ulicy, oddając hołd ofiarom wrześniowych wydarzeń. Cały kraj, a nawet i świat, nie potrafił zrozumieć tej tragedii. Co pchnęło Christiane do takich decyzji? Dlaczego próbowała odebrać sobie życie? Witajcie w nowym odcinku Zbrodni do kwadratu. Dziś zabieram Was do naszych bliskich sąsiadów, czyli do Niemiec. Właściwie ta historia, o której dzisiaj będę opowiadać, jest bardzo świeża. Wydarzyła się zaledwie 2 miesiące temu. Jeśli śledzicie wszystko na bieżąco, to nie będzie dla Was dużym zaskoczeniem to, co tak naprawdę się tam wydarzyło. Jeśli nie znacie tej sprawy, chciałam tylko uprzedzić, że ofiarami są tutaj dzieci. Nie chciałam nagrywać jej na świeżo, gdyż w mediach pojawiały się szczątkowe informacje. Do tej pory nie wszystko jest jasne, ale w tej chwili można już ułożyć to w całość, bazując na informacjach podanych do wiadomości publicznej i na założeniach śledczych. Przygotowując ten odcinek, korzystałam głównie z materiałów anglojęzycznych, ale Halina z kanału Krymiland była tak miła, że podzieliła się ze mną swoimi przetłumaczonymi z niemieckiego artykułami oraz opowiedziała o pewnej aferze w mediach, która pojawiła się obok tych wszystkich wydarzeń. Także z tego miejsca chciałam podziękować jej za pomoc. Was natomiast zapraszam do wysłuchania opowieści. Kiedy w mieszkaniu numer 155 pojawili się policjanci, sąsiedzi 27-letniej Christiane wiedzieli, że musiało wydarzyć się coś bardzo złego. Miejsce momentalnie zostało odgrodzone, gdyż to, co znaleźli oficerowie, zostało określane mianem największej tragedii miasta Zollingen. Funkcjonariusze opuszczali mieszkanie płacząc. Na korytarzach szeptano między sobą, chociaż nikt do końca nie wiedział, co się wydarzyło. Kiedy w końcu do wiadomości publicznej przedostały się pierwsze informacje o tym, co znaleziono w środku, każdemu na moment stanęło serce. 3 września o godzinie 13:45 komenda policji z okolic Düsseldorfu odebrała niepokojący telefon od starszej kobiety. Miała ona otrzymać wiadomość tekstową od swojej niespełna 30-letniej córki o treści: wyślij policję do mojego mieszkania, dzieci nie żyją. Ci szybko powiadomili swoich kolegów z Zollingen, a oni ruszyli dzieciom na ratunek. 5 minut później pojawili się pod adresem w Hasseldele. Wierzyli, że jest jeszcze szansa im pomóc, gdyż kobieta zgłaszająca zajście nie posiadała informacji, kiedy doszło do tragedii. Będąc na miejscu, policjanci wyważyli drzwi, weszli do środka i odnaleźli martwe ciała 3 dziewczynek oraz 2 chłopców. Każde z nich leżało w swoim łóżku. Kilkoro funkcjonariuszy próbowało jeszcze je reanimować. Prawdopodobnie wynikało to z takich zwykłych ludzkich odruchów. To był naprawdę ogromny szok i chociaż policjanci wiedzieli, po co tam jadą, to nikt nikogo wcześniej nie szkolił na takie akcje, a wiadomo, że reakcje bywają różne. Ratownicy medyczni potwierdzili brak funkcji życiowych. Jedyne, co można było zrobić, to rozpocząć śledztwo w sprawie morderstwa. Podejrzaną szybko stała się matka 5 dzieci. To jej brakowało na miejscu zdarzenia. To o niej wspominała kobieta zgłaszająca przestępstwo. Na miejscu popełnienia zbrodni pracowało 40 funkcjonariuszy policji oraz inne jednostki. Łącznie było tam podobno około 80 pracowników służb ratunkowych. Cała ulica została w pewien sposób zablokowana również przez gapiów, którzy nie wierzyli w ogrom tej tragedii. Po pierwszych oględzinach nie stwierdzono żadnych śladów walki. Dzieci nie posiadały ran, siniaków, wkłuć. Wyglądały po prostu jakby spały. Matka nie zastosowała wobec nich przemocy, to znaczy takie były pierwsze ustalenia, zanim zostały one poddane sekcji zwłok. Na stole w kuchni w dalszym ciągu stały naczynia, zupełnie tak, jakby do wszystkiego doszło zaraz po posiłku.
Kryminalnie zabezpieczyli wszystkie możliwe ślady. Podobno uderzyło w nich też to, w jakim stanie było mieszkanie. Było bardzo zaniedbane, a w końcu mieszkała tam szóstka dzieci, która potrzebowała odpowiednich warunków na rozwój. I tak, dobrze słyszycie, szóstka. Pośród ofiar, czyli rocznej Meliny, dwuletniej Leonii, trzyletniej Sophie, sześcioletniego Timo oraz ośmioletniego Luki, brakowało ich najstarszego brata, 11-letniego Marcela. W tym samym czasie, gdy policja dostała się do mieszkania numer 155, chłopiec wraz z matką jechał pociągiem. Kierowali się do matki podejrzanej, czyli kobiety, która zaalarmowała policję. Jednak 27-letnia Christiane K. w trakcie podróży próbowała popełnić samobójstwo na stacji PKP w Düsseldorfie. Według raportów o godzinie 13:46 kobieta rzuciła się pod pociąg. Udało jej się jednak przeżyć. Wylądowała między dwoma torami, z pomiędzy których wyciągali ją później strażacy. Skończyło się na tym, że ciężko ranna kobieta trafiła do szpitala. Niestety w takim stanie nie było możliwości na jej przesłuchanie. Jej starszy syn Marcel nie wiedział o zamiarach matki i prawdopodobnie nie widział na szczęście tego, jak próbowała odebrać sobie życie. On sam był w dalszej drodze do swojej babci. Właściwie nie wiadomo, dlaczego on jako jedyny przeżył, dlaczego nie podzielił losu rodzeństwa, dlaczego matka ocaliła jedno ze swoich dzieci. Jest jedna prawdopodobna wersja, która utrzymuje, że do morderstwa doszło w czasie, gdy Marcel był w szkole. Prawdopodobnie tego słowa musimy trzymać się w tej historii. Cofnijmy się o kilka do kilkunastu godzin wstecz. Najprawdopodobniej wtedy doszło do tragedii, chociaż bez zeznań matki całość opiera się na przypuszczeniach. Nie jest do końca pewne, co kierowało kobietą, ale podczas posiłku odurzyła ona piątkę swoich dzieci. Substancja, której użyła na chwilę obecną, jest bliżej nieokreślona. Mogły być to zarówno środki nasenne, jak i narkotyki. Następnie niczego nieświadome, odcięte od rzeczywistości dzieci, zostały we własnych łóżkach uduszone przez matkę. Znów prawdopodobnie w momencie dokonywania zbrodni nie była ona do końca poczytalna. Na pewno była w ciężkim stanie psychicznym, ale o tym opowiem wam za chwilę. Wiadomo, że Marcela zwolniła ze szkoły pod pretekstem śmierci bliskiej osoby w rodzinie, a jemu samemu powiedziała, że muszą jechać do Düsseldorfu do lekarza. Czy chłopiec widział swoje pozbawione życia rodzeństwo? Tego nie wiadomo, policja nie udostępniła tych informacji. Faktem jest, że 11-latek wysłał do swojego kolegi wiadomość na WhatsAppie. Chciałem tylko powiedzieć, że mnie już nie zobaczysz, bo całe moje rodzeństwo nie żyje. Ta wiadomość szybko powędrowała w postaci screenshota do innych znajomych ze szkoły, którzy na początku myśleli, że to jakiś kiepski, ponury żart. Trafiła też do przyjaciela Marcela, Maxa, który od dawna widział, że chłopiec chodzi przygnębiony. Nie tylko on. Sytuacja rodzinna chłopca zwróciła uwagę wielu osób. Oferowano im również pomoc, którą Christiane odrzuciła. Czy to kolejna z historii pod tytułem coś można było zrobić, można było temu zapobiec? Cóż, teraz można tylko gdybać. Sprawa od samego początku była medialna, o czym muszę powiedzieć, gdyż postawa niemieckich redaktorów była okropna. Można powiedzieć, że dziennikarze gazety Bild pozbawieni są ludzkich uczuć. Tymi materiałami podzieliła się ze mną Halina, tłumacząc, że gazeta Bild to taki odpowiednik naszego Faktu czy Super Expressu. Kiedy informacja o zabójstwie piątki z Solingen dotarła do redakcji, na grupowym czacie padło hasło. Na stanowiska, ludzie. Wiecie, co macie robić. Znacie zasady. Nękanie krewnych, wypytywanie sąsiadów, robienie zdjęć klatki schodowej. Jeśli są buty dziecięce, chcę zobaczyć buty dziecięce. Ich zabawki, trumny z ciałami dzieci. To słowa redaktora naczelnego gazety.
Jeden z dziennikarzy odpisał, że jako gazeta ponoszą odpowiedzialność za publikowane treści i może powinni zachować w tym wypadku równowagę pomiędzy informacjami a prywatnością. Po chwili okazało się, że z jego strony był to jedynie żart, tak zwany suchar, na którego jego redakcyjni koledzy zareagowali wiadomościami o treści ha, ha, ha. Nie wiem nawet jak to skomentować, bo to nie jest tak zwany fake, gdyż screeny z tego grupowego czatu wyciekły do mediów. Wywołały one falę oburzenia wśród społeczeństwa, ale zanim to nastąpiło, gazeta zalewała czytelników szokującymi nagłówkami. Dziennikarze dotarli do rozmów Marcela na WhatsAppie, w których pisał koledze o swojej rodzinnej tragedii. Rodzice kolegi zgodzili się na wywiad. Prawdopodobnie byli nadal w szoku, że zgodzili się udzielić wywiadu i pokazać treści rozmowy, napisał na czacie jeden z dziennikarzy. To i tak było za mało. Redaktor naczelny postanowił zrobić z tego wywiadu materiał ekskluzywny, czyli dla czytelników z wykupionym abonamentem, dzięki czemu mieli zarobić więcej. Znów, mężczyzna, który wcześniej rzucił tym nieśmiesznym żartem, stwierdził, że to jednak przesada, że to nieetyczne zachowanie. I kiedy pisał to już na serio, redaktor naczelny wyrzucił go z grupy i prawdopodobnie też z pracy. Po opublikowanym wywiadzie gazeta broniła się, że nie szukają oni taniej sensacji, a jedynie przeprowadzają śledztwo dziennikarskie. Ten sam redaktor naczelny, który kazał grzebać we wszystkich życiorysach, zaczął zwalać winę na swoich pracowników, twierdząc, że przez nich wszystko spadło na jego barki. Cały lincz społeczny, gdyż oczywiście pojawił się niesmak wśród czytelników. Sytuacja została zgłoszona do Rady Prasowej, a redaktor naczelny tłumaczył się w wywiadach z całej tej sytuacji. Jego postawa była w dalszym ciągu bardzo kontrowersyjna. Gdyby moje 11-letnie dziecko straciło 5 rodzeństwa i w szoku napisało wiadomość do swojego przyjaciela na WhatsAppie, też chciałbym, aby całe Niemcy mogły te wiadomości przeczytać. On sam chciałby, by jego rodzina w obliczu takiej tragedii była śledzona przez kamery na każdym kroku, aby na ekranach pojawiła się każda łza. W swoich wypowiedziach posuwał się nawet dalej. Można by z nich wywnioskować, że jeśli tylko nadarzyłaby się okazja, a oni mogliby dotrzeć do Marcela, to jego też zalaliby falą pytań o to, jak czuje się z faktem, że matka zamordowała jego braci i siostry. Mężczyzna był nawet oburzony, że tylko gazecie Bild się obrywało, bo przecież RTL, inne telewizje czy gazety równie intensywnie o sprawie pisały. I tu pozwolę sobie na wtrącenie takiej myśli, że o ile rozumiem zainteresowanie tą historią, to rozmowy na czacie grupowym były naprawdę niesmaczne. Te żarty, reakcje na nie są wręcz oburzające. Nawet jeśli nie znacie języka niemieckiego, to warto zerknąć na zrzuty ekranu. Sami zrozumiecie, skąd ta cała afera. Podlinkuję Wam artykuł ze zdjęciami w komentarzu na YouTubie. Postawa redaktora naczelnego to kolejna rzecz, przez którą krew mnie zalewa. Nie wiem, czy to jakaś forma obrony, czy on sam naprawdę jest aż tak pozbawiony uczuć, ale ta postawa była nieludzka i mam nadzieję, że poniesie on za to konsekwencje. Wróćmy jednak do właściwej historii. Jeśli chodzi o Marcela, to trafił on pod opiekę babci i jest reprezentowany przez prawnika. Chrystianę oraz biologicznemu ojcu odebrano prawa rodzicielskie. Kobiecie postawiono zarzuty, chociaż nie ma informacji o tym, jak odniosła się do całej sytuacji. Powstała teoria, że była w bardzo złym stanie psychicznym po rozstaniu z mężem. Możliwe, że ciągnęła się za nią depresja po urodzeniu najmłodszej córki Meliny. Wiele osób przygląda się tej sprawie pod kątem planowanego samobójstwa rozszerzonego. Pojawia się wiele czynników, które odpowiadają definicji tego zjawiska. Najczęściej samobójca odbiera życie innym ze współczucia. Zazwyczaj ofiarami są członkowie rodziny, a sprawca dopuszcza się tego aktu w silnym stanie depresyjnym lub w trakcie trwania psychozy. Chrystiana jest wręcz książkowym przykładem samobójstwa rozszerzonego. Aby to zrozumieć, pozwólcie, że przedstawię Wam pokrótce życiorys kobiety, bo jak na swoje 27 lat miała spory bagaż doświadczeń. Marcela urodziła w wieku 16 lat
i szybko stała się samotną matką. Ojciec chłopca nie utrzymywał z nimi kontaktu, nie wspierał Christianę finansowo. Około 2 lata później zaszła w kolejną ciążę według źródeł z innym mężczyzną i właśnie wtedy urodził się jej drugi syn Luca. Niestety kolejny związek kobiety też nie potrwał długo. W 2012 roku napisała na swoim profilu społecznościowym: nauczyłam się ukrywać ból, znosić cierpienie i śmiać się ze łzami w oczach. 19-latka z 2 dzieci często dodawała podobne wpisy. Jej jedynym jako takim wsparciem była wtedy matka. Jednak w pewnym momencie los się do niej uśmiechnął, bo w 2013 roku poślubiła rok starszego od siebie Pascala. Gdzieś mi mignęło, że mężczyzna w tamtym czasie pracował jako żołnierz. Razem wychowywali jej dzieci, kiedy po kilku miesiącach od ślubu świeżo upieczona pani K zaszła w 3. ciążę. Znów się wszystko zawaliło. Kolejny związek zaczął się psuć. Najpierw tracisz miłość swojego życia, a potem pali się twój dom. To cytat z kwietnia 2014 roku z Facebooka Christiane. Urodził się wtedy Timo, a małżeństwo najwyraźniej dało sobie kolejną szansę, gdyż mężowi urodziła 4 dzieci. Łącznie dało to kobiecie 6 pociech. Od 2019 roku małżeństwo było w separacji. Pascal stracił pracę oraz wyprowadził się z mieszkania, zostawiając żonę samą z dziećmi. W kwietniu 2020 roku doszło do pierwszej rodzinnej tragedii, gdyż mężczyzna próbował popełnić samobójstwo. Nie jest nigdzie wytłumaczone jak, ale Christiane temu zapobiegła. W jakiś sposób go uratowała, prawdopodobnie powiadomiła o wszystkim policję. W związku z tą sytuacją rodzinie zaoferowano pomoc, o której już wspominałam wcześniej. Pomoc, którą odrzucili. Dodatkowo opieka społeczna potwierdziła, że byli świadomi tego, co dzieje się w rodzinie K, ale były to na tyle drobne przesłanki, że ich nie zaalarmowały. Z matką szóstki też nie było za dobrze. Była ona przytłoczona emocjonalnie. Miała problemy psychiczne, można powiedzieć, że przejawiała objawy depresji. Możliwe, że przerastało ją samotne wychowywanie takiej liczby dzieci. Z drugiej strony była około rok po ostatnim porodzie, co też mogło ciągnąć za sobą wiele problemów psychicznych. Właśnie dlatego kobieta jest badana pod kątem poczytalności. Wygląda to tak, jakby wszystko skrupulatnie zaplanowała i dokonała zbrodni z premedytacją. Ale jeśli faktycznie mówimy tu o samobójstwie rozszerzonym, można powiedzieć, że nie radząc sobie z własnym życiem, chciała popełnić samobójstwo, ale nie chciała, aby jej dzieci musiały ponosić tego konsekwencje. Nie wiadomo, co by się z nimi stało, kto podjąłby się ich opieki. No i żyłyby z piętnem dzieci samobójczyni. Ta historia wywołała skrajne emocje wśród niemieckiego narodu. Sam mam 4 dzieci. Nie mogę sobie wyobrazić, jak to jest je stracić. Chciałbym móc cofnąć czas. Mówi jeden z mieszkańców Solingen. Wielu lokalnych polityków pojawiło się w dniu odkrycia ciał pod budynkiem mieszkania Christiane. Uczczono pamięć ofiar minutą ciszy. Wielu ludzi złożyło kwiaty, znicze, zabawki pod blokiem. W Solingen wszyscy jesteśmy pogrążeni w smutku. Dziś miały miejsce wydarzenia, które głęboko poruszyły nasze serca. Powiedział burmistrz miasta. Pod budynkiem znalazła się również kartka z krótkim, ale wymownym dlaczego. No właśnie, dlaczego? Na ten temat można tworzyć naprawdę wiele teorii. Jedyną osobą, która może odpowiedzieć na wszystkie pytania, jest sama 27-latka. Oczywiście, jeśli pojawią się aktualizacje, to będę informowała Was w miarę możliwości na bieżąco na facebookowej grupie Na kwadracie u zbrodni do kwadratu. W tej chwili to już wszystko, co jest wiadome na temat tej sprawy. Zastanawiam się, co Wy myślicie. Co według Was skłoniło kobietę do tak drastycznych posunięć? Dajcie znać, czy o niej słyszeliście i jakie emocje w Was wywołała. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Po raz kolejny dziękuję Krimiland za pomoc i przepraszam, jeśli kogoś razi moja wymowa niemieckich słów. Starałam się jak mogłam. Ja już się z Wami żegnam. Dbajcie o siebie, o swoich bliskich.
nie bójcie się prosić o pomoc i pamiętajcie, miejcie oczy szeroko otwarte na to, co dzieje się wokół was.